Czy wiedziałeś, że do połowy 2020 roku na całym świecie zdążyło umrzeć 25 milionów osób? To absolutnie niewyobrażalna liczba. Aczkolwiek w USA do tego czasu zdążyliśmy zabić 3 miliardy zwierząt, co daje dokładną liczbę zwierząt zabijanych każdego dnia na całym świecie. 3 miliardy. I tak oto ciekawostką zaczynamy dzisiejszy odcinek. Z tej strony oczywiście Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Watch Dogs. Walłem sobie takie... Pomyślałem, że w ogóle na samym starcie... Może by było fajnie, jakbym zaczynał jakoś różnie te odcinki, więc... A dzisiaj taką ciekawostkę, zważywszy, że zwierzątkami się zajmuję dość... Dość mocno badam temat, to pomyślałem, że o tym będzie ciekawostka. Mam też jeszcze jedną, głupią jak but, ale to pewnie powiem w kolejnym odcinku. Kurde, nie ma co robić, to se gram se w Watch Dogs, słuchajcie, nagrywam. Siedzę i mówię tak, w ligę? Chłopy. Chyba, że rankedy, ale nie chce mi się na myszce tryhardować, zresztą... Ja sobie, słuchajcie, stwierdziłem, że już... Że, wiecie, gry to już jest ten etap, w których nie masz, wiesz, w którym gry, nawet jak przegrywam, to sprawiałem już fan. Ja zresztą zawsze byłem w miarę tym człowiekiem. No dzisiaj się strasznie wkurzyłem, jak grałem sobie, słuchajcie, Zoe i spamuję W, nie? W to są różne spele, które się podnosi, czyli tam healę i tak dalej. I spamuję te rzeczy i 4 razy się W nie rzuciło i hitboxy na Q Zoe są zepsute i to strasznie wkurza, że trafiasz, ale nie trafiasz. Więc akurat dzisiaj byłem wyjątkowo, tą zacząłem w klawiaturę, ale tak normalnie do tego owego. Pycha. Jak coś jest pycha, to kurczę, powiem wam, że to też jest mój słaby punkt. Jak coś mi zrobi ktoś, coś pycha. Na przykład jadłem przed chwilą pycha kisiele. Kto uwielbia kisiele? Kiśle? Where are you? I don't think you're gonna like my answer. You know what? Forget it. Napisz I don't need whatever komentarz, you got. Brought me nothing but trouble. We're done talking. Oh, too late, Aiden. You won't believe where I am. Never mind, I'll send you the feed. Find a TV and have a look. That's Nikki's house. What are you doing? You should hurry, my boy. Your pretty sister needs you. Damien! O ty kurwa. Damien, what are you doing? Dobra, lecimy. Nie no. My stepsister. Nikt więcej tam ręki nie położy na mojej siostrze. O nie, nie, nie. Wracając do tematu, w ogóle mam taką... W sumie nie wiem. Czemu ja chcę rzucać takie randomowe ciekawostki typu... No po prostu grajmy, bo to strasznie głupie są ciekawostki. Nie wiem dlaczego ja w ogóle... W sensie... To co chciałem powiedzieć, czyli... Nie wiem... Dobra. Ta muzyczka jest zdecydowanie za głośna i trochę... mnie wkurza. Czy ja rozumiem, że ma dodać emocji, ale... Dobra, zaznaczmy sobie. Grywcikiem. Son of a bitch played me and I let him. What's he doing, Nikki's? No, he won't hurt him. I'll kill him if he touches him. No, he has to know that. No, he's trying to draw me there. He wants me to work with him. Are the guys who attacked us? Fuck that. Sorry, ludzie. A w ogóle coś powinienem mówić, a nie. Gościu. Nie, nie umiem trąbić w tej grze, może się w ogóle nie da.
przecież przypadkiem, no. Siemano. Dobrze, że gra się zapisuje. Where are they? Such a waste. All of this, it's such a waste. You know, the real tragedy here is that somebody like you was surrounded by so many fragile things. It makes you fragile. Where? That's not how it works. They don't want to answer that. Yeah. Nikki, where are you? Nikki! Stop and think. You fuck around and she's dead. This isn't how I wanted it. But this is where we are. If you'd listen to me, things would be different. Just tell me where they are. Where they are? There's only Nikki. That little boy. I don't know where he is. Now this is what's gonna happen. That points to a hard drive. I told you there was another hacker. That will lead you to his computer. Get it? And you'll find out who ordered the hit on us. What do you really want? You lost your right to question me. I want that hard drive, that's all you need to know. And that's the price for Nikki. Stop overthinking, Aiden. I'll need regular updates. In exchange, you get to talk to Sis. Quid pro and all that. This won't end well for you. Perhaps, but don't get clever. I really have no problem killing that girl. We'll talk soon, partner. Ciekawe, jak zginie. Jak go już zabijemy. I hope he's got his tablet. There. He's on the L. Oh shit, someone's after him. Bandziory, banditos. I can't risk Damien grabbing Jax. I need El banditos. Come on, I can make it. I'll grab Jax and then... No dobrze, no to po tego małego, młodego. Damn it. He's got Nikki. No co, proste piła. Robimy robotę. Chłop oddaje nam Nikki. No i ginie. No i proste. No teren zastrzeżony? Are you fucking serious? Ale mi kurwa teren zastrzeżony. Zawsze lekceważę, a potem 7 razy misję przechodzę. Więc czego, on jest w środku? Czy jak to wygląda? W ogóle wszędzie te symbole, nawet na tym. O, jest młody. O, dziwny telefon, przez który palcem mu przenikają. Nie, kurwa! Dobra, który? Kurde. O, udało się. Wow, mamy to. To jest mocna muzyczka. To będzie ciężko. Będzie ciężko. Tym gruchotem to myślę, że za daleko nie zajedziemy. Ty, czemu oni mogą strzelać z auta, a ja nie mogę? Też chcę strzelać z auta. Czemu ja nie mogę nic? Nie wiem, co nic jeszcze nie zrobiłem, ale kogo. Czemu się blokada nie zamka?
Kurwa, jest jeszcze jedna. Pyk? O, już nie mam baterii. Dobra. Mulec. Pyk. Dobra, nie jest najgorzej. Gdzie jest Jackson? Zlikwiduj pozostałych maczerów. Ale kurwa jak? Jak oni mnie gonią? To czemu mówią, że gonią Jacksona? Kłamstwo. Oj, nie żyje. O, myślałem, że to jest sklep z bronią, jak mam być szczery. Byłem pewny, że to jest sklep z bronią. Kurde, jak w CS-ie się czuję na kimś. Wysadź, wysadź! Kurde, nic nie dało. Jakbym klacza ugrywał w CS-ie. Ale jest głośna muzyczka, mam nadzieję, że naprawdę nie zatłumia mnie, bo to... Mam takie wrażenie, że wszystko jest kurwa 10 razy głośniejsze w tym momencie. O, no wreszcie. Rozumiem, żeby to podnieść emocje, żeby wiesz, człowiek się stresował, ale... Nie przesadzajmy tak. Przecież nie chcę, no przecież przypadkiem tak się robi. Ja bym sobie na koniec takiego tripa zrobił i po prostu rozwalił wszystkich, ale... Ale teraz to warto by było nie być w newsach czy coś, bo zauważyłem, że jak mam chyba reputację na minusie, to dopiero jestem w newsach. Przynajmniej tak mi się wydaje. Pewne co do tego, nie jestem w 100%. No chyba nie wie, co się odkurwiło, czy wie. Raz, dwa. Dobra, oddalę sobie trochę mikro. Come on, Jax, talk to me. Ja myślałem, że piszę. Dobrze, znajdziemy nową mamę. Zawsze jak słyszę ten dźwięk, to mam w głowie. Halo? Stachu? It'd be great if we could meet in person. I'm on the train with Jax. All right. Do you know where Nikki drops him off? Yeah, we'll meet you there. No i oczywiście tego, nie? Łupinki, łużyczkę, łączne 44. Zgłaszam. Czterta się pali. It's good, Jax. No mi oczy byłam. Siedzę, dzisiaj już chyba z czwarty odcinek nagrywam. A dopiero widzicie, jak przychodzi ta północ, zachodzi słońce, to ja się dopiero budzę, ja wtedy się dobrze czuję. Przedtem, szczerze mówiąc, jak nagrywałem, to się czułem taki przymulony, jakbym tragicznie się czułem, ale... A teraz wiecie, i potrafię czytać rzeczy, które są napisane, i potrafię mówić przy okazji. Multitasking, wiecie. I bez kawusi, wcześniej dwie kawy wypiłem i to takie naprawdę poważnie. See, we're wondering if you could look after Jax for a few days. We'll pay you, of course. Of course. I'll help in any way I can. Easy boy. Nikki needs to grieve. I know it's hard, but it's a good thing. It's been rough. We're gonna work it out. Hey, little man, we're gonna cause some trouble. Did
Czyli my jesteśmy wujkiem, tak? Let's go. No, nie. Tak, nie. Dobra, nie wiem, kurwa, kto to jest. Nie będę ukrywał, że kurwa słucham na tych. Coś tam se czytam, wiecie, ale tak średnio mi... To jednak nie jest, wiecie, The Wolf Among Us albo The Walking Dead. Z tą drogą fajnie by było nagrać jeszcze The Walking Dead, ale też pamiętam, że ja swego czasu sporo na przykład Doug Impera i tak dalej oglądałem Walking Deada, dużo sezonów, nie pamiętam ile. Ostatni też gdzieś chyba u T-Volta, ostatni sezon, czyli tam, no ten co teraz wyszedł, nie? Ten czwarty to jest bodajże, to oglądałem u T-Volta, a poprzednie u Gimpera i u T-Volta i w ogóle dość mocno pamiętam, bo to The Walking Dead, no to powiem, przyznam szczerze, że to jest jedna z tych pierwszych gier, w których normalnie się poryczałem i się tego kurwa nie wstydziłem, nie? Naprawdę. No normalnie w gry to raczej średnio. Ja dużo też filmów, wcześniej dużo filmów oglądałem, nie? Te gry wiecie, tak? Te też, nie? Wiesz byczku jak jest, ale nie że koneser, nie że koneser. Tak, pograć tu w CS-a, sypyknąć ziomkiem League of Legends, wiecie. To tak, ale także jakiś koneser growy, to raczej bym się nie nazwał. Może teraz powoli już pykam w te gierki. Też nagrywam dużo. Wiadomo, że to z czasem, ale odkrywam dużo takich małych giereczek. Jakichś tanich, albo ludzie rozdałem za darmo. Teraz w ogóle wchodzę sobie na Steama i chciałem, słuchajcie, patrzę sobie po promocji, nie? Tam wchodzę, lista życzeń i tam czy są jakieś na promocji, po prostu sobie patrzę. I dzisiaj była za darmo gierka, słuchajcie. How's it going? O takich robotach i ja zawsze chciałem to authorities at Chicago Correctional Center are triple checking their security protocols today after a prison break. Facts are sketchy. Ale było za darmo, więc na pewno to też sobie gramy. To takie RPG na roboty, że tam chyba w ogóle nie ma ludzi. Już dawno temu chciałem ograć. A nie miałem też komputera i has been remanded in custody. His lawyer says his client is a victim of mistaken identity. To ja tak mogę. Ale ja mam rzeczy fajnych. Co ty gadasz? A ja bym sobie zostawił, bo jestem takim kurwa kolekcjonerem. Mamy za 10. Dobra, sprzedaj. Po co my tu właściwie przyszliśmy, bo nie wiem. Pokupować te rzeczy? No dobra, na tego się przydadzą, na nejdy, nie? Dobra, dzięki, Buszku. A wiesz co ja bym zrobił? Ja bym zrobił tak. Tak, tu już nie mogę. Racine's in Brandon Docks and I got no CTOS access there. Możemy z dwa se zrobić. Okej, i teraz. Hello. Jeszcze raz. What can I get you? Pyk. W ogóle dziwne. Not a little bit, I need boom boom, you know? All right. No to gita, super, że się dogadaliśmy. Dobra, teraz lecimy gdzie? Oj, ojejciu. O kurczę moich, to jest ile to jest kilosów? 3. No to powiem wam tak, jak 3 kilosy, to warto jest zrobić tak. Okay, it's ready for you. Hey, how's that for fast? Nic nie widzieliście. Dobra, nie ma to jak motor, jak mam szczery. Wariat. Kiedyś były, pamiętam, na PlayStation czy coś takiego, miałem właśnie taką grę o wyścigach motorowych na PlayStation 2, nie? Dawno temu, tam
2008 roku, czy coś takiego. I ona była tak drewniana, że nic praktycznie, tak mi się przynajmniej kojarzy, że nic praktycznie nie było. Jeśli chodzi o mapę, tylko była droga, jakieś tam niby, że trawa czy coś takiego, to zielone było, nie? I właśnie z takiej perspektywy się jechało. Nie wiem, czy ja nie umiałem może zmienić kamerki, czy się nie dało zmienić kamerki. W każdym razie jak jechałem, to jak się skręcało właśnie, to skręcałeś tak strasznie drewnianie, tak jak ja teraz. To jest takie drewno było. Nienawidziłem tej gry. W ogóle nigdy nie byłem w takim klubie. Idziemy do klubu. Specjalny, wiecie, dobry tytuł, miniaturę sewalne, wiecie jak jest. Bo nie ma? Gdzie jest? Wiecie. O, ze mną się nie napijesz. Piwo. Pewnie, że tak. A co tam pisało? Po odblokowaniu coś tam pisało, nie zacząłem przeczytać. Yo, have a nice day. Brother. Kurwa mać, no czemu Gana wyciągłem nagle? Nie chcę grać. Ten się nie zorientował, co się dzieje. Gdzie są te gry uliczne? Przechwycone nagranie? Irak? Byczk? Dobra, bo tu jest jakieś tu sobie mogę sobie coś grać, ale jak tu się gra? O, tu! Oczywiście, że go wystraszyłem, nie można grać. Chłop mi spluwę wyciąga, tak o. No, to nie moja wina. Ten tak strasznie przypomina to tą grę z 2006 czy coś takiego. Tragicznie to wyglądało z tej perspektywy, nie? Zero takiego... Tu mam jeszcze sporo wieży CTS-u do podłączenia, ale mi się nie chce. Tam sobie babułkę i jest sam. Naprawdę muszę przestać zabijać cywili. W sensie nie wiem jaki poziom jest niżej, ale coś zgaduję, że to nie o to w tej grze chodzi, nie? Po to dali ten system, żeby nie masowo nie zabijać ludzi. Też czuję, że może być... że mogę mieć lekko przegwizdane. Witam. Miło było poznać. Drzwi? Dobra. Walić to. Dzień dobry. Chodzę na teren zastrzeżony? Niemożliwe. Gadający łoś. Już jednego macie przed ekranami to. Kurwa, to będzie ciężkie. Myślę, że chyba trzeba zacząć wojnę z nimi, bo tak będzie średnio trafić na odległość.
To jest za daleko. Zorientowali się? Nie, chyba. Chyba nie zdążył, na szczęście. Dobra. Nie no, dobra. Lepiej szczerze. Ja wolę zacząć otwartą wojnę, niż takie podchody. Nie chce mi się na nich. Ja mam snajpera. Zamykam sobie gościu drzwi. Nietykalny jest. Kurwa, jeszcze. No nie trafię pewnie Bobika, co? Z drugiej. Gościu. O. O! Czyli w sumie sprawa załatwiona, tak? Prawie. Okej. Powiem wam szczerze, że jak grałem sobie, w sensie jak... Poczekajcie. No nie, poziom trudności realistyczny. Powiem wam szczerze, że jak wybierałem poziom trudności realistyczny, to spodziewałem się, że poziom trudności będzie realistyczny. Natomiast mam wrażenie, że kurwa, że nie do końca jest realistyczny, skoro mogę sobie chłopów wymucić tego. Okej. To jest taki, dla mnie to jest idealny poziom, taki poziom... Okej, biorę to na klatę. Będzie trudno, kilka razy będę musiał zresetować. Ale walić generalnie to. Więc dla mnie jest idealny poziom, aczkolwiek no spodziewałem się czegoś... gorszego, mocniejszego w każdym razie. Nie lubię tego hakowania, wkurza mnie trochę. Taka minigierka dla przygłupów. Mam wrażenie. O! A, to je, czyli to jest CTS UTA, okej. Okay. Ja już kilka razy tu byłem, na przykład... O, był koleś, co stał przed oknem, w sensie nie było tego widać, był tylko w takich pikselach, ale machał śmigłem normalnie przed nim i tam krzyczał. Jak nie wiecie, co to jest śmigło, to znaczy, że jeszcze nie powinniście tego wiedzieć, tak? This looks like Bloom surveillance. Are they actually monitoring private homes? Może to był sequel do The Watchdog Zombie. Ale ten kolej z tym śmigłem był dobry. To było nawet zabawne. In a porn, we fuck like gorillas. If the elevator broke down, obviously. Come on, up top. No? Okej. To jest nawet zabawne, tak? Jak to jest właśnie w tych wieżach CTS-u, co ja generalnie je na boku generalnie hakuję. Więc nie widzicie większości tych smaczków, ale teraz możemy sobie przynajmniej pooglądać. Niektóre są nawet zabawne.
Okej. Okay. Się nie skończyłem, nie skumałem do końca, o co tu chodzi. O Boże, jakie ja mam długie tego, patrzcie, macham mychą. Co to jest? Kurwa, co tu się dzieje? Luka w punkcie dostępu do CTS-u. O. Po prostu wieżyczkę sobie z fabuły odblokowaliśmy CTS-u. Spoko. O, i tam kolejne wieżyczki tego. Dobra, czy tylko tyle mieliśmy? Chyba tak. Nie wiem, czy koniecznie musieliśmy... Nie jestem pewien, czy koniecznie musieliśmy zabijać tyle osób po drodze, ale... A co robi ta plot? Racine. Let's see where that is. Gotcha, Robert Racine. Aha. Okej. Okay. Myślałem, że jakieś dwie misje dostaliśmy. Ale widocznie jednak nie. No, wydaje mi się, że USP to samo mogę schować. Przede wszystkim zrobić na karabinek maszynowy. Chłopy w szoku. Myślę, że sobie walniemy jeszcze z jedną misję dzisiaj. 32 minuty. No niby już powinniśmy kończyć w teorii, ale ja... Wiecie. Ja mam coś takiego, że strasznie lubię takie odcinki po 50 minut nagrywać. Niekoniecznie lubię oglądać, chociaż... Chociaż jak oglądam codziennie, to 50 minut jest okej. Okay. Witam panów no i za... Czego Kurwa, że w tą stronę się otwiera, to nie przewidziałem. Za co mnie policja zgarnia, jak sobie kulturalnie jadę samochodem? Najgorsze, że ta policja jest policja z GTA, w sensie... Jedziesz sobie autem, wychwycą coś, zaczynają cię golić i od razu strzelam do ciebie z pluwami, bo czemu by nie? Może tak uciekłem, to w ogóle pierwszy raz uciekłem i wtedy... takim sposobem i zorientowałem się, że łódki są totalnie open. Ciekawe, co się dzieje, jak dalej na przykład płyniemy. Jak w GTA, jakiś tam shark? Coś takiego, nie? Że rekin nas rozwala, czy że łódka tonie nagle? I że wtedy reki nas dojeżdża, coś takiego. No znowu? Policja? Ej, co jest? W ogóle nigdy tą motorówką nie płynąłem, jakoś nie miałem okazji. Co się kurwa stało? Policja się rozjebała? Czy co? Bez kitu, chyba tak. Co jest? Co wybuchło? Halo? O. O, witam pana policjanta, kurwa. Jakie łby. W butle z gazem. O, to właśnie mówię, to jest poziom policji GTA. Obrabowałeś bank? Wykryto przestępstwo. Dane profilu umysł, ale jakieś takie dziwne, zamazane. Może to jakieś, nie wiem, easter egg, albo jakieś takie mroczne. Właśnie, musimy te ciała poznajdywać. A, misja. No tak, misja. O, może damy radę. Najwyżej ten odcinek będzie trwał godzinę czy coś. Albo podzielę go. Someone here was hired by Damien. Start with the owner.
Robert Racine. A przed chwilą tu byłem. A, teraz nagle tam chłopy se chodzą. Nagle kurwa wyszli. Zmiana. Koniec kurwa. Stołówki. To jest głupota. Привет. What's that? I don't know. Hey. Who is that? Hey, come out of there. We're in the line of fire. Find them fast. Be careful. Ale przygłupy. Nie podoba mi się, że tak dużo tych przygłupów jest. To mnie najbardziej wkurza. Dobra. O kurwa no. Oczywiście kurwa wysadzę. Zwano posiłki? Pewnie, że kurwa wezwano posiłki. Ło! Ładuj się! Co ten koleś... Wydupia, co on robi? Albo klot. Szczerze mówiąc, myślałem, że jestem martwy. Jakieś biuro mam przeszukać. No dobrze. O, granat odłamkowy. O, jakieś rzeczy. W ogóle nie korzystam jakoś tak z tego, z otoczenia. O, przechwycone nagranie. O! Nasz gościu. No i tak zginiesz, przynajmniej mam nadzieję. Chyba, że mu stwierdzi, nasz protagonista stwierdzi, że... A nie, tam chuj, odpuszczamy. Ty, ten kanister nadal płonie? Co... Okej. Na banku tu jest strasznie dużo rzeczy, które mogą wybuchnąć, więc... Wybaczcie, ale muszę potestować. Całkiem nieźle. IDIC. Co, czym był IDIC? To była bomba? Czy co to był IDIC? Chyba bomba, nie? IDIC, tak. Nothing. Computer.
can hack the cameras through the computer. Robert, nice to meet you. Are you double-crossing me? I got you the Pierce woman. The woman, yes. I told you not to go for the kid. Did you think I'd actually pay you more? Now you've complicated things. Who's this guy after me? Did you send him? I didn't send him, but I probably should have warned you about Aiden. You gotta help me, or I'll tell him everything I know. That's exactly why you don't know anything. He's not gonna be happy when he finds that out. Fuck, man, what do I do? Whatever you can. Good luck. Check, huh? You son of a bitch. You're not getting away from me. Kurwa, jaka niespodzianka. Ty no trochę się teraz cykam. Jak się spodziewa tutaj spokoju, a dzisiaj w ogóle odcinek pełny emocji. Mam takie wrażenie, że ciągle jakby... Strasznie rzuca się to auto. Spoko, nie z takimi pajacami sobie radziłem. O, co jest? Ucieczka? To niedobrze. Tylko proszę, jak już mam autko. Nie, na bank, no oczywiście, że tak. Siema, cześć, tak. Nie no, tym autem to za daleko nie pojedziemy, panowie. No myślę, że przynajmniej to, ale to takie minimum jest. Subaru myślę da sobie radę, ile to jest Subaru, nie mam pojęcia na autach. Nie mam prawka. Do kitu jestem z autem. Ale grałem w Need Speeda. Tak by... Tego starego jeszcze, gdzie na głównym tym jest BMW. Strasznie głośno tam jest muzyczka i muszę krzyczeć, żeby sam siebie w ogóle usłyszeć, a co dopiero pewnie wy. Hello? No serio? O Boże, dobra, GG. No, może jeszcze. Ciężko będzie, chłop ma traka. Zajebiście dobrze kurwa jeździ. Mając traka. Będzie bardzo ciężko. Zapomniałem tą bramę zamknąć. Ja jestem kurwa ślepy. Co znaczy obezwładni, żebyśmy się zrozumieli? Mam nadzieję, że to znaczy rozjedź go samochodem. Na szczęście.
Dobra, no to teraz już łatwiejsze zadanie, mam takie wrażenie, bo robisz tylko... Luwa. Kurwa magia. Teraz to powinno wybuchnąć, ja powinien zginąć. Koniec misji. Dobra, easy boys. Ale autkę to trzeba zmienić. Don't fuck with me, Aiden. Wasn't I clear? You stay away from Jackson. Yeah, about that. One of my employees got a little overzealous. Your nephew is not on my radar. But you go off the rails again. Put my sister on the phone. Listen to you. You think you have any control here? You get to talk to Nikki once you have something useful to give me. Follow that IP address and then we'll talk. Right now, you're just wasting my time. Danny knows me too well. Knows exactly how I'll react. He must have been planning this for a while. That man always goes too far. He'll hurt Nikki if he doesn't get what he wants. All right. For now, I'll play his damn game. I'll follow his IP address. But I'm gonna find a way around him. Proste, że tak. Widzieliście to? Jaki to był pokczamp totalny. Ale to było na milimetry. Tu jest jakaś gierka, można zagrać. Nie wiem, czy to nie będą kubki. O, byczku. Muka. Nie wiem, że mogę... Nie no, to gdzie ja to mogę pograć, halo? Ty co? O, tu się... Tak? Jak nie? O, w co gracie? Poker? Dobra, no to możemy sobie zagrać w pokera. Nie... Znaczy kiedyś tam grałem w pokera, ale nie umiem. Wejść do gry, dołączyć do gry? No, no powiem, że tak. Informacja o stole. Pula. 3 dolce. Mała w ciemno. Rozdający. Duża w ciemno. Nie mam pojęcia, co to znaczy. O, nieźle, 2 dziewiątki to chyba git jest. Wydaje, że jest w porządku. All in. Why'd you have to go and do that? Co to jest za dźwięk? To jest z gry, jak coś. Strasznie nieprzyjemny, co jest grane? Not with that hand. You forced my hand here. Mam parę. Znaczy chujowa ta para, bo 9, ale... Siedem, no i jest lipa. Przegraliśmy. Kurwa, przegraliśmy. No przegraliśmy. Nie wiem, wiem, że są tylko pary, dalej to się nie znam. Dobrze, kto wygrał? Braden James wygrał? A to Lamus. No dobra, kontynuuj, ale my już tutaj... Kończymy rozgrywkę. Dziękuję bardzo serdecznie moimi za obejrzenie tego odcinka. Na samym końcu przypominam łapka w górę, komentarzach oraz o subskrypcjach, o tym, że link do mojego drugiego kanału oraz Instagrama znajduje się w opisie. Życzę wam, słuchajcie, wszystkim. A jeszcze muszę dojechać do bazy, a nie chcę mi się samemu jeździć. Wiecie, wy jesteście moim towarzyszy. To muszę dojechać do kryjówy, więc w sumie to...
to mogę wam opowiedzieć żart. To jest super żart. Słyszałem to chyba kiedyś na kanale Horsemeni. Nie podoba mi się ten kanał, bo nie lubię Kupsona. Czy znam dwóch Kupsonów? Mój ziomuś ma na imię Kuba, więc mówię na niego Kupson. I Kupson, taki z YouTube'a, co kiedyś no, był w miarę popularnym, jeden z najpopularniejszych YouTuberów w Polsce. No teraz coś tam sobie kręci, ale tak raczej do mniejszej widowni. No to za nim nie przepadam. Ja nie mówię, że on jest złym człowiekiem czy coś. Po prostu za nim nie przepadam. Przez ilość lat, których go oglądałem, to zdążyłem sobie wyrobić opinię na temat jego kanału i tak dalej. Ale żart był przedni. To muszę przyznać. Nie wiem, kto to opowiadał. Ja się tam nie znam. Na tych ludziach tam. To nie jest mój świat. Czasem oglądałem, jak bardzo mi się nudziło, to oglądałem tamte hide and seeki, prop hunty i tak dalej, i tak dalej. Uwaga, żart. Jaki alkohol? To jest mój ulubiony żart w ogóle. Odkąd go usłyszałem, to mój ulubiony jest. Jaki alkohol? Nie. Gdzie alkohol trafia najczęściej w ciało człowieka? Zastanówcie się. Gdzie najczęściej alkohol trafia w ciało człowieka? Macie? Moi drodzy, czekajcie, ja się przypomnę pytanie. Gdzie alkohol trafia najczęściej w ciało człowieka? Woda.